Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Dzień dobry, witam panią redaktor. Panie premierze, czy zainwestował pan blokadę odpowiedzi na pytanie o zarobki w Polsce? Panie redaktor, Polska jest krajem wolności słowa. Panie redaktor doskonale wie, bo rozmawiamy od wielu lat, że nigdy nie ustalałem z dziennikarzami takich pytań czy tematów, których nie można poruszyć. Ale jak pan, panie premierze, coś powie o zarobkach, to od razu się odbija szerokim echem. Wkłada pan kij w mrowisko. To o to chodzi w kampanii, żeby włożyć? Można ostatnio było, to ja przypomnę, ostatnio było o tym, że 8 tysięcy to nie są wysokie zarobki na rękę. W Warszawie. Nie tylko, w dużych miastach chyba, tak? Panie redaktor, można na to patrzeć od strony tabloidów, czyli że występuje w ogóle bogaczy, jak to nazwał jeden z tabloidów, a można na to spojrzeć od strony kluczowej z punktu widzenia kogoś takiego, kto jest ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, kto odpowiada za rozwój nowoczesnych technologii, za innowacyjność. Otóż na świecie trwa wyścig o talenty, o tych najbardziej uzdolnionych. No i pytanie, czy my sobie możemy pozwolić na utratę talentów. I nie mam na myśli żadnych bogaczy, żeby była jasność. Mam na myśli w młodych startupowców, mam na myśli inżynierów, którzy pełnią średnie funkcje kierownicze w zakładach przemysłowych, mam na myśli informatyków. Pytanie, czy powinniśmy obniżać im zarobki poprzez zniesienie tak zwanej 30-krotności? No właśnie, ja i to pytanie też właśnie nie tyle zadają pracodawcy, przedsiębiorcy, 56 organizacji apeluje do premiera, by tego nie robił, by zaniechał tego pomysłu. Czy sprawa jest przesądzona? Czy ona jest jeszcze do dyskusji? Nie, oczywiście nad tą sprawą będzie debatował przyszły Sejm, także przyszły rząd, bo przecież po wyborach rząd się zmieni, niezależnie od tego, kto je wygra. Ale gdyby Zjednoczona Prawica zachowała większość, to ważna jest tak zwana zielona chorągiewka, prawda? Nie wiem, co to znaczy zielona chorągiewka. Zielona chorągiewka to znaczy jedziemy. Jedziemy i w związku z tym my będziemy dyskutować o tym, jaki powinien być. Jedziemy z tym pomysłem. Nie, nie jedziemy z tym pomysłem. Nad tym pomysłem trzeba dyskutować, bo znowu, żeby słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, konkretny przykład z życia, ci ludzie zgłosili się do mnie. Młode małżeństwo z dwójką dzieci. On w inżynier w dużej firmie przemysłowej. Zarabia bardzo godziwe jak na polskie pieniądze, czyli 8 tysięcy na rękę. To są naprawdę bardzo wysokie dla większości Polaków zupełnie nieosiągalne zarobki. Żona poświęciła się wychowaniu dwójki dzieci. Mają jeszcze, jak to młode małżeństwa w Polsce, kredyt na 30 lat. I teraz pytanie brzmi, czy chcemy temu małżeństwu, temu konkretnemu małżeństwu odebrać jedną pensję w miesiącu. To powinien pan podyskutować ze swoimi partnerami koalicyjnymi w ten sposób, bo myślę, że słuchaczy Trójki nie trzeba przekonywać, choć na pewno są wśród nich osoby, które jak słyszą o 8 tysiącach na rękę, to po prostu oczywiście rozwijają swoje marzenia. Oczywiście, że tak jest, bo Polska jest krajem dużych nierówności i dlatego przez ostatnie 4 lata, również w tych planach na następną kadencję, rząd Zjednoczonej Prawicy szczególną opieką, czy troską, czy chęcią pomocy obejmuje tych, których zarobki są najniższe. Stąd plan podniesienia minimalnego wynagrodzenia. Natomiast, czy pan popiera w 100% ten plan? Zanim odpowiem na pytanie, to jeszcze dokończę poprzednią myśl. Natomiast nie należy tracić talentów. Nie należy dopuszczać do eksodusu, do kolejnej fali eksodusu, nie wiem, informatyków, biotechnologów itd. A z czego wynika w ogóle ten pomysł? Z tego, że potrzebne są pieniądze? I to jest szukanie pieniędzy? To rozwiązanie dotyczące 30-krotności, ono budzi rozmaite kontrowersje i jest dyskutowane o tym wielu lat. Moim zdaniem powinniśmy inwestować w talenty. Chyba nie oczekuje pani redaktor innego stanowiska od ministra nauki. Też trzeba zachować jakąś uczciwość i zagwarantować, że jeżeli będą wyższe wpłaty, to będą te zarobki wyższe. Nie wiadomo, kto będzie rządził w czasie, kiedy te osoby, które będą wpłacać te większe składki, przejdą na emeryturę. Także to jest kwestia bardzo złożona. Oczywiście, to jest system naczyń połączonych, dlatego że ci, którzy przestają płacić 30-krotność, znaczy przestają płacić ZUS po przekroczeniu 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, równocześnie nie będą mieli w przyszłości wyższych emerytur. To, co proponuje się w zamian, to zlikwidowanie 30-krotność minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli ktoś przekracza taką
takie są przepisy od wielu, wielu lat. Jeżeli ktoś przekracza 30-krotność, jeżeli chodzi o zarobki, to przestaje płacić ZUS. Są propozycje, by zlikwidować ten przepis w zamian, gwarantując oczywiście tym, którzy będą płacić nadal ZUS, wyższe emerytury. A tę zapowiedź o 4000 w 2023 roku trzeba traktować zupełnie poważnie, że to jest zapowiedź sztywna, dlatego że różne rzeczy mogą po drodze nastąpić w gospodarce, na świecie i u nas także. Przede wszystkim wczoraj pan prezes Jarosław Kaczyński doprecyzował, że te przepisy mają być uchwalone w 2023 roku, a mają wejść w życie, mówię o 4000, tak, a ja myślę, od roku 2024, czyli 4 politycznej, lata. Tak. 4 lata, jeżeli utrzymamy takie tempo rozwoju gospodarczego jak w ostatnich 4 latach, to mówiąc szczerze, może się okazać, że same mechanizmy rynkowe doprowadzą do tego, że te wynagrodzenia minimalne będą w okolicach albo nawet przekraczać 4000. Czy ekonomiści przywołują tu przykład węgierski, gdzie podniesiono płacę minimalną o 60% i to spowodowało wzrost cen towarów i usług od 4 do 11% i 1/10 pracowników zarabiających najniższą pensję straciła pracę. Przede wszystkim, panie redaktor, tutaj nie mówimy o podniesieniu minimalnego wynagrodzenia o 60%. No to byłoby drastycznie skokowe. Proszę zwrócić uwagę, że to, co my proponujemy, wzrost w roku 2020 bodajże o 15% i potem o kolejne 10%, to jest wzrost mniejszy nawet niż było wielokrotnie w przeszłości, także pod rządami Platformy Obywatelskiej. Ten spór o gospodarkę także się stał sporem o wartości. Czy to ułatwia podejmowanie decyzji, czy wręcz przeciwnie? Ponieważ pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że stać nas na państwo dobrobytu, że nie jesteśmy państwem kolonialnym i dlatego trzeba inwestować w tych najbiedniejszych. Nie chcę spierać się o takie słowa jak państwo postkolonialne czy państwo dobrobytu. Jedno jest dla mnie jasne i to chyba powinno być akceptowane przez wszystkie strony sceny politycznej. Ta ścieżka wzrostu polskiej gospodarki, imponująco szybkiego wzrostu, która polegała na tym, że rozwijamy się dzięki taniej sile roboczej, ona powinna jak najszybciej odejść w przeszłość. My dlatego przez ostatnie 4 lata tak bardzo stawiamy na innowacyjność, na nowoczesne technologie, żeby Polacy więcej zarabiali. Wynagrodzenia Polaków są na poziomie o 60% niższym niż średnia unijna. Chcielibyśmy jak najszybciej te proporcje poprawić. Panie premierze, czy te propozycje, które zostały przedstawione ostatnio, one zostały uzgodnione wśród koalicjantów? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli nie jest prawdą, że pan poznał w ostatniej chwili te pomysły? Nie, oczywiście, że tak. Tak jak pisze jedna z gazet, że znali je tylko premier Morawiecki, wicepremier Gliński, Beata Szydło i Jarosław Kaczyński? Dzwoni, ale nie w tym kościele. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i premier Gliński byli głównymi autorami tego programu, ale swój wkład do tego programu wnieśliśmy i my. Mówię o politykach porozumienia. A co pan wniósł? Co pani minister wniosła? Między innymi rozwiązanie polegające na tym, że wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia małe firmy będą płaciły niższy ZUS. Mam na myśli to, że będą małe firmy, jeszcze raz podkreślam, nie wszystkie, tylko te małe, będą płaciły ZUS nie od przychodów, czy mówiąc krótko, nie od przychodów, tylko od dochodów, a więc od zysków. Jeżeli będą miały niski zysk, będą płacić ZUS zdecydowanie niższy, nawet w niektórych wariantach praktycznie schodzi on do zera. Czyli kończąc ten temat, będzie pan przekonywał liderów Prawa i Sprawiedliwości i premiera Mateusza Morawieckiego przede wszystkim, żeby zrezygnował z pomysłu zniesienia... Tak, te dyskusje trwają przez cały czas. Jestem optymistą, wierzę, że od tego rozwiązania odejdziemy. Ono byłoby nierozwojowe. Panie premierze, wczoraj powtórzył pan swoje stanowisko w sprawie in vitro. Zabiegi in vitro są procedurą medyczną o tak niskim poziomie skuteczności, że nie powinny być finansowane ze środków publicznych. Czy rzeczywiście
skuteczność powinna być tutaj podstawowym kryterium, jeśli chodzi o, zabiegi medyczne, dlatego że dla niektórych ludzi to jest taka ostatnia nadzieja, ostatnia deska na ratunku. Mówię nie tylko o in vitro, ale o różnych innych procedurach. W 2008 roku przygotowałem projekt ustawy bioetycznej regulującej m.in. sprawy związane z in vitro i nie zmieniłem od tamtej pory poglądów. Uważam, że procedura in vitro powinna być dopuszczalna, natomiast nie powinna być rzeczywiście finansowana ze środków publicznych i nie tylko ze względu na niską skuteczność, bo pani redaktor, cytując moje słowa, urwała je w pewnym momencie, ale przede wszystkim ze względu na kontrowersje moralne, które temu towarzyszą, zwłaszcza w takiej wersji, która jest dzisiaj usankcjonowana przez prawo w Polsce. No dobrze, ale gdyby to była taka ustawa, którą pan wniósł w 2015 roku, która była powtórzeniem tych poglądów, które były zawarte w ustawie bioetycznej z 2008, to wtedy można by było finansować in vitro? To jest przedmiot demokratycznej debaty. Niech rozstrzyga. Ale ja pytam o pana zdanie. Moje w tym stanowisko momencie. Jest jednoznaczne i przeciwne finansowaniu tej procedury ze środków publicznych. Natomiast ale jeszcze gdyby raz były podkreślę, gwarancje etyczne. Tak, również wtedy jestem temu przeciwny finansowaniu ze środków publicznych, czyli z podatków tych, którzy głęboko moralnie się na tą procedurę nie zgadzają. Natomiast chciałbym, żeby dla wszystkich słuchaczy było jasne, nie opowiadam się za zakazem tej metody, aczkolwiek dużo skuteczniejsze są inne metody rzeczywistego leczenia w niepłodności, a nie w jakby rozwiązywanie czy obchodzenia tego problemu poprzez tę procedurę. Wezwał pan swoich rywali w Krakowie, by się wypowiedzieli na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy jest jakaś odpowiedź, czy jeszcze za wcześnie na odpowiedź z ich strony? No, Adam Szłapka, czyli jeden z najważniejszych polityków Koalicji Europejskiej, Obywatelskiej, opowiedział się za adopcją dzieci przez parę homoseksualne i moim zdaniem powiedział rzecz uczciwą, znaczy zachował się uczciwie, nie chował głowy w piasek. Jeżeli uznamy, że pary homoseksualne są małżeństwami, to one muszą na mocy i polskiej konstytucji, i prawa międzynarodowego mieć dokładnie takie same przywileje, uprawnienia jak małżeństwa heteroseksualne, łącznie z adopcją dzieci. Ja A jeśli chodzi o związki partnerskie, przeciwny. Pan jest za w jakiejś formie? Uważam, że wszystkie ważne tematy, które są istotne dla ludzi żyjących w związkach nieformalnych, obojętnie jakiej płci, są dobrze uregulowane przez polskie prawo i nie ma powodu, żeby do tego tematu wracać. Uważam, że to jest temat zastępczy. Panie premierze, to jeszcze pytanie od profesora Aleksandra Nalaskowskiego. Jak pan odbiera jego zawieszenie przez władze Uniwersytetu w Toruniu za jego felieton, w którym, no nie wiem, czy porównał społeczność LGBT, w każdym razie chodziło o parę równości, którą nazwał wędrującymi gwałcicielami. Chodziło o gwałt sumień, no w każdym razie była to metafora, która nie spodobała się władzom Uniwersytetu. Najpierw powiem, że mnie się też ta metafora nie podoba. Powinniśmy unikać tak ostrych sformułowań, które mogą ranić wielu ludzi, ale równie mocno, a nawet jeszcze bardziej, nie podoba mi się reakcja władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Przypomnę, że są profesorowie w Polsce, którzy wypowiadali się w sposób bez porównania bardziej drastyczny, tylko w drugą stronę, no, że przywołam liczne wypowiedzi profesora Hartmana. Nie spotkały go za to żadne konsekwencje i żeby była ale jasność. Ale na razie to zawieszenie do wyjaśnienia. Nie wiem, czy będzie tekst analizowany. Żeby była jasność. Ja nie domagałem się wyciągania konsekwencji wobec profesora Hartmana, bo uważam, że jest konstytucyjna zasada wolności słowa. Tym bardziej muszę zaprotestować przeciwko sankcjom, które dotknęły profesora Nalaskowskiego. Ale to jest tylko protest obywatelski, a nie ministra, bo uczelnie miała autonomię. Oczywiście i na mocy starych przepisów, i na mocy nowych przepisów. To jest autonomiczna decyzja władz uczelni. Natomiast profesor Nalaskowski może się odwoływać do rzecznika dyscyplinarnego działającego przy ministerstwie. Dziękuję bardzo. Minister i wicepremier Jarosław Gowin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękuję.